Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich serdecznie z nowego studia portalu Smolensk24 w sylwestrowe popołudnie. To był bardzo ważny rok dla naszej społeczności, dla całej gminy. Wiele się działo. Kilka tygodni temu nowi radni naszej gminy oraz nowy burmistrz naszej gminy złożyli ślubowanie. Dzisiaj naszym gościem jest ustępujący burmistrz gminy i miasta i gminy Kąty Wrocławskie, pan Antoni Kopeć. Witamy serdecznie i dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dokładnie. Panie burmistrzu, Sylwester i ostatni dzień roku to jakby naturalnie czas podsumowań. Pan już zaczął te podsumowania na swoim portalu, na swoim profilu w portalu facebookowym. No cóż, wiele rzeczy, wiele informacji, ściany zabrakło, to co zdążyliśmy się zorientować. 20 lat w kąteckim ratuszu. To bardzo długo, to bardzo dużo. Czy już pan się oswoił z nową rzeczywistością i czy tak naprawdę odnalazł się już pan w tym wszystkim? Tak, ja jak rozpoczynałem 20 lat temu swoją pracę, to wiedziałem, że przyjdzie kiedyś taki dzień, taki moment, że tą pracę zakończę. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, że będzie to aż 20 lat, to bym nawet w to nie uwierzył, tym bardziej, że sytuacja polityczna wtedy w gminie była diametralnie inna niż teraz. W ciągu 8 lat przede mną było 3 burmistrzów, więc miałem prawo przypuszczać, że ta moja samorządowa przygoda nie będzie trwała tak długo. Dziękuję ludziom za to, że przez 5 kadencji otrzymałem taką szansę i mogłem realizować pewną wizję rozwoju gminy, którą powinien posiadać każdy. Każdy włodarz, który zostanie wybrany na to stanowisko, musi taką wizję mieć, musi być wizjonerem, musi przynajmniej marzyć, że jest to możliwe do zrealizowania. Troszeczkę czasu upłynęło od wyborów. Czy z tej perspektywy czasu łatwiej jest na to wszystko spojrzeć? Zdecydowanie tak. Czas weryfikuje wiele rzeczy, emocje odchodzą na bok, można tak bardziej trzeźwo na to, na pewne rzeczy spojrzeć, nawet inaczej ocenić ewentualne swoje błędy. Myślę, że odnalazłem się w tej nowej rzeczywistości, w którą jestem tutaj, mieszkam. Chociaż jak przejeżdżam koło realizowanych w tej chwili inwestycji, to chociaż funkcjonuję jako kierowca, a to głowę mi przeciąga w lewo lub w prawo. A którą z tych spraw gminnych, które realizował pan jako burmistrz przez te wiele lat, uważa pan za swój największy osobisty sukces? Mógłbym tutaj zacząć wymieniać cały szereg inwestycji, ale nie to chyba w tym momencie jest najważniejsze. W moim odczuciu uważam, że żeby zrealizować wiele zadań, ambitnych zadań, to musi być w gminie, w społeczności zgoda, spokój, konsensus. I jak miałem jubileusz 10-lecia pełnienia tej funkcji, jeden z redaktorów mnie zapytał właśnie tak samo jak pani, co pan uważa za swój dotychczasowy sukces. Odpowiedziałem wówczas, że uważam, że sukcesem jest, że udało mi się zjednać ludzi, że bez względu na poglądy polityczne radni tych 5 kadencji spoglądali na problemy gminy w sposób taki ponad podziałami politycznymi. I to uważam za pewien sukces. Ja nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej, nadal nie należę. Dzięki temu nikt moich poglądów, moich pewnych rzeczy, które chciałem zrealizować, nie patrzył przez pryzmat, że płynie to z tego czy innego środowiska politycznego. A na gruncie smoleckim, tej części gminy może bardziej ogólnie, jakaś konkretna inwestycja przychodzi panu do głowy? Panowie, Smolec, ja pamiętam z lat 80. pracowałem w poprzednim zakładzie. Tutaj była bocznica kolejowa, był złoty kłos, więc pamiętam jak Smolec wyglądał. Jak zostałem burmistrzem, to jedna z pierwszych wizyt, jaką odbyłem, to wizyta w miejscowej szkole podstawowej. Pamiętam te toalety na zewnątrz. Pamiętam, w jakich warunkach dzieci chodziły do szkoły. Zbudowanie najpierw tej sali sportowej wraz z tym zapleczem socjalnym, a później rozbudowa tej szkoły, to mój też jakaś tam cząstka w tym dziele uważam dla Smolca bardzo ważnym.
Nie będę wspominał o Nowym Osiedlu, bo pamiętam zebranie, gdy trzeba było ruszyć tą ulicę Chłopską, ona była jeszcze wtedy nieprzejezdna. Sam skurwałem kiedyś Fiatem 126P przedrzeć się do Muchoboru. To jest inny świat, to jest inny świat. W każdej z tych inwestycji, to co się zmieniło w Smolcu, mam jakiś pewien udział z ulicą Wiśniową przy lotnisku łącznie. Złoty Kłos to, jeśli dobrze kojarzę, miejscowa, lokalna restauracja, bar. Tak, nasi czytelnicy mogą nie wiedzieć. Teraz są maluchy i spółka, jest przedszkole. Kiedyś to była taka lokalna, no może restauracja zbyt duże słowo. Miejsce spotkań. Miejsce spotkań, tak. A czy coś z tych rzeczy, które były dla Pana ważne, no nie udało się tak zrobić, jakby Pan sobie tego życzył, nie udało się doprowadzić do końca, z tych naprawdę istotnych dla Pana osobiście? Dzisiaj z perspektywy czasu, to cały czas uważam, że nie do końca właściwe zorganizowanie tej komunikacji jest właśnie tym takim głównym zadaniem, którego nie udało mi się zrealizować. Musiałbym tutaj długo mówić, dlaczego. Uważałem, że najpierw trzeba wykonać infrastrukturę, zbudować odpowiednie drogi, a potem pomyślimy o sprawniejszej komunikacji. Podejmowane były próby, może niewłaściwe, najpierw z DLA, potem z prywatnymi przewoźnikami. Może zbyt szybko zniechęciłem się, gdy przedstawiciele miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego zwracali mi uwagę, że infrastruktura drogowa, szczególnie w okolicach Muchobory, nie jest właściwa do uruchomienia dużych składów autobusów. Może zabrakło mi determinacji, bo uważam, że Smolec zaczął się tak szybko, tak dynamicznie rozwijać, że to stała się po prostu pięta achillesowa. I tej komunikacji takiej dobrze zorganizowanej w Smolcu zabrakło. Chociaż mam pewną satysfakcję, pamiętam spotkanie bodajże sprzed lat 10, dotyczące dolnośląskiej komunikacji kolejowej i wówczas po raz pierwszy jeszcze nawet nie było to osiedle tak duże jak jest w tej chwili, bo to dobiłoby początki. Zwróciłem uwagę, że na wysokości Mokronosu Górnego i Nowego Smolca winien powstać przystanek kolejowy, został gdzieś tam wpisany do jakichś planów. I on będzie. I to, że dzisiaj go realizujemy, to myślę, że tamto spotkanie chyba było przełomowe, bo jeszcze na końcu mojego funkcjonowania pojawiła się delegacja u mnie z Oławy z zapytaniem, jak my to załatwiliśmy, jak my to zrobiliśmy, bo w Oławie przy podobnym dużym osiedlu mieszkaniowym niestety z planów ten przystanek wypadł. Ale rozumiem, że z tego co wiadomo ogólnie, przystanek Mokronos jest już zatwierdzony, tak, jest organizacyjnie dopięty. Przystanek Mokronos jest tematem, który zostanie w 2019 roku zrealizowany. Do tego gmina musi przebudować ulicę Granitową wraz z parkingiem. Myślę, że dla Smolca jest to nie tylko dla Smolca, ale szczególnie dla Nowego Smolca, ale i Krzeptowa i Mokronosu bardzo dobra wiadomość. Poruszył Pan temat komunikacji miejskiej. Muszę jednak zapytać, bo kwestia autobusów podmiejskich, linii wrocławskich, no chyba jednak była kluczowym elementem dla wyniku tych wyborów, które mamy za sobą. Tak przecież tak. Się wydaje. Myślę, że tak. Czy rzeczywiście nie dało się tego zrobić w roku 2018, a dałoby się w 2019, bo jednak Państwo również w swoich programach wyborczych mówiliście o tym jako o rzeczy, która jest do załatwienia. Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że zawsze chodzi o pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, że do tej miejskiej, zwracam tu uwagę, że do tej miejskiej komunikacji trzeba będzie dopłacić. Więc żeby dopłacić. No ale do tej co jest też dopłacone. Ale nie takie pieniądze. Proszę mi wierzyć, nie takie pieniądze. To Rada Miejska, na mój zresztą wniosek, podjęła temat, że będzie w budżecie 2019 roku zarezerwowana kwota. Proporcjonalnie rocznie będzie to 2,5 miliona złotych, czego nie było w 2018 jako organ wykonawczy. No nie mogłem ogłosić albo podejmować jakichś wiążących rozmów w temacie, na który nie miałem pieniędzy. Więc, a przypomnę jeszcze jedną rzecz.
że to takie sprawy się nie odbywają z dnia na dzień. Jeszcze wówczas była w trakcie, w 2017, przebudowywana dopiero ulica Chłopska, która stworzyła warunki do uruchomienia tej komunikacji. Ale zgadzam się, że jakby te sprawy nastąpiły wcześniej, to być może wynik tych wyborów był dla mnie inny. A teraz toczących się inwestycji, takich ważnych, istotnych z punktu widzenia gminy, a szczególnie Smolca, pozostawia Pan następcą do zakończenia. Zawsze mi się marzyło o stworzeniu w Smolcu takiego centrum kultury. Dlatego podejmowany był temat wcześniej przebudowy kapitalnego remontu świetlicy, rozbudowy o część biblioteczną. Nie mieliśmy innego budynku oprócz tego budynku dworca i postanowiłem... Nie mieliśmy, bo sprzedaliśmy, tak, prawda? Nie, ten budynek, tylko stałe przedszkole, Pani ma na myśli, w którym jest dzisiaj przedszkole i bardzo dobrze, dlatego że jest to też oferta dla wielu młodych mam, które mogą tam dzieci posłać. Ale nie pięknie tam wyglądał piękny Dom Kultury Smolecki, sądzi Pan? Bo ten budynek ma piękny teren, ma ogrodzenie, ma duży plac. Być może, ale ja zawsze uważałem, że remontowanie budynku w takim stanie technicznym był naprawdę w fatalnym stanie technicznym. Nie wiem, jak dzisiaj to oceniają ci, którzy się podjęli tego remontu, ale budynek dworca może być doskonałą alternatywą. To właśnie, budynek dworca. Kolejna rzecz, która czeka, 2018, czwarty kwartał. No miały już być zaawansowane prace w tej materii. Co z tym tematem? Pani Edyto, łatwiej jest odpowiadać, jeżeli gmina realizuje tą inwestycję, jest inwestorem. To wówczas burmistrz jako organ wykonawczy w pełni ponosi odpowiedzialność za pewne terminy. No, jeżeli, ja słyszę teraz, jeżeli, że to jest kwestia braku mieszkań dla mieszkańców tego budynku, braku roku. Proszę tak na to nie spojrzeć. Termin na zapewnienie tych mieszkań to jest 30 marzec 2019 roku. I ja uważałem, że takie mieszkania powinniśmy zapewnić poprzez pozyskanie tych mieszkań od deweloperów. W Smolcu się bardzo dużo buduje. Kwestia pieniędzy i można takie mieszkania pozyskać. Poruszam ten temat, bo to jest bardzo w tej chwili istotna sprawa na naszej stronie facebookowej Smolec24. Dyskusja dosyć rozgorzała w temacie. Wynika jakby problemem głównym i podstawowym było brak mieszkań dla osób, które w tej chwili zasiedlają budynek. Ale moje rozmowy, które zostały przeprowadzone jeszcze w 2018 roku, umożliwiały ewentualne nabycie tych mieszkań od dewelopera. Więc uważam, że akurat gdzie, ale w Smolcu nie ma tematu braku mieszkań. Raczej kwestia posiadania pieniędzy na ich zakup. Wprowadził Pan do Rady Gminy swojego komitetu wyborczego 8 radnych. Szczerze mówiąc, dobry wynik. Może nie udało się wygrać wyborów, ale trudno mówić, że wynik tych wyborów jest jakimś strasznym niepowodzeniem, bo tak nie jest. Ale teraz pytanie, czy dosyć duża grupa, 8 osób, będzie współpracować z nowym burmistrzem? Jak najbardziej. Nigdy nie będę namawiał moich kolegów, koleżanki i kolegów z mojego komitetu, żeby być totalną opozycją. Uważam, że dobro gminy jest najważniejsze, załatwianie spraw bieżących. Jestem gotowy na każdym kroku wspierać, tylko z tym, że ubolewam nad jedną rzeczą, bo proponowałem, byłem zwolennikiem stworzenia takiej wielkiej koalicji, tak się to odbywa często w Niemczech, że w Radzie Gminy, nie tylko, zresztą w Bundestagu podobnie, stworzono wielką koalicję, która mogłoby to się przełożyć na skuteczniejsze nawet zarządzanie gminy z wykorzystaniem naszego jakiegoś pewnego bagażu doświadczeń. Większość w Radzie z tej oferty nie skorzystała, ale taka jest ich wola. Ale na pewno w sprawach bieżących, zresztą najlepszym dowodem jest to, że poprawiony budżet gminy został między innymi przeze mnie poparty. No właśnie, jeśli chodzi o budżet gminy, jaki budżet zostawia
Pan swojemu następcy? Na co przeznaczymy w tym roku najwięcej pieniędzy? Na co zabraknie? Panie Edyto, dobrze jest, że wybory samorządowe są w jesieni, a nie wiosną. Bo w momencie, gdyby odbywały się wiosną, to przychodzący nowy, przykładowo burmistrz, jak w naszym przypadku, musiałby realizować budżet swojego poprzednika. Jeżeli wybory są w jesieni, to była taka możliwość, zresztą Łukasz Zbroszczyk z takiej możliwości skorzystał. Budżet został przemodyfikowany i nie będzie w 2019 realizował mojego budżetu, tylko będzie realizował swój budżet, który na ostatniej sesji Rady Miejskiej 27 grudnia został przez większość w Radzie przegłosowany. Na co przeznaczymy najwięcej pieniędzy w tym, roku? Mamy inwestycje, które żeśmy rozpoczęli, więc może pewne rzeczy, które są w toku, no trudno było z nich zrealizować. Dokończenie budowy szkoły w Sadkowie, kanalizacja w Mokronosie, ale również i w Smolcu będzie dokończony park. Są środki finansowe na rozpoczęcie projektowania nowej szkoły. Ona co prawda geodezyjnie jest na terenie Krzeptowa, ale ona ma służyć głównie mieszkańcom tej miejscowości oraz Smolca i Mokronosa. Ale z budżetu został wykreślone zostały środki na przebudowę ulicy Polnej. Nie dało się już tego zrobić. I ubolewam nad tym, dlatego że to są pozorne oszczędności. Bo skoro chcemy zachęcić korzystających z pociągów i tworzymy po drugiej stronie jakiś parking, to ta ulica Polna byłaby takim elementem, który by zachęcił ludzi do korzystania z tamtej części parkingowej. Uważam, że owszem, do Jaszkodna trzeba wykonać nową może drogę, koniecznie ścieżkę pieszo-rowerową, ale tutaj był przygotowany projekt, było pozwolenie na budowę. 300 tysięcy złotych nie jest kwotą zbyt wysoką jak na możliwości gminy. Ale być może o takiej decyzji naszych nowych radnych zadecydował stan finansów naszej gminy. Nie wiem, czy pan miał okazję zapoznać się z takim wykresem, który pojawił się na profilu również pana burmistrza Łukasza Zbroszczyka. Bardzo ciekawy wykres, który obrazuje stan finansów naszej gminy. Przede wszystkim stan zadłużenia planowany na poziomie 56 milionów w roku 2019. Powiem szczerze, mnie to trochę zaniepokoiło. Zaniepokoiło mnie z tego względu, że sama prowadzę dom i wiem, że należy starać się mniej więcej wydawać tyle, ile jest dochodów. Ta sytuacja... Oczywiście mam świadomość, że bez zadłużenia, bez kredytów i tak dalej nie ruszylibyśmy żadnej większej inwestycji w tej gminie. Natomiast czy ten poziom zadłużenia nie jest już za duży? Ja uważam zawsze i przez te 20 lat byłem bardzo ostrożny w zaciąganiu kredytów i pożyczek. Nawet na początku mojej działalności, jak były takie zakusy, to uważałem, że powinniśmy zostawić sobie możliwości zaciągnięcia ewentualnego kredytu na zabezpieczenie wkładu własnego przy wszelkiego rodzaju środkach pomocowych, środkach zewnętrznych. Wiele gmin nie zaabsorbowało środków unijnych z tego względu, że nie miało możliwości zabezpieczenia wkładu własnego. Więc jeżeli się zaciąga pożyczki i kredyty, ale nie na konsumpcję, tylko na inwestycje, to tak czyni każda gmina, która chce, żeby się dynamicznie mogła rozwijać. Poziom zadłużenia, ja nie znam tej listy, bo ja dopiero ją zobaczyłem dzisiaj, ale poziom zadłużenia bardzo kontroluje Regionalna Izba Rachunkowa. Więc jeżeli nawet może kwoty może są dość 50 milionów, mogą robić pewne wrażenie, ale jest to 1/3 dochodów gminy, które powodują, że zadłużenie gminy jest na poziomie 40-45%, nie liczyłem tego dokładnie, jak chociażby w 56 czy 60. Cała rzecz tylko polega na tym, żeby tych pieniędzy nie przejść, żeby te pieniądze stanowiły wkład
pozyskiwanie środków zewnętrznych. Musimy budować kanalizację. W Smolcu ta kanalizacja jest, ale już w pobliskim Mokronosie nie, więc myślę, że... Ale czy mimo wszystko nie jest to pewne jednak spore obciążenie dla nowych władz gminy, które będą musiały się jakoś z tym uporać? Myśli pan, że to nie będzie trudne? Nie sądzę. Bo teraz proszę zobaczyć, jak to z tego wykresu wynika. Że od 2012 roku do 2017 te wydatki i dochody gminy utrzymywały się mniej więcej na porównywalnym poziomie. Mamy duży skok w 2018 roku. Z czego wynika ten... Ten skok wydatków wynika między innymi z tego, że w poprzedniej kadencji Komisja Budżetowa, no pod przewodnictwem zresztą aktualnego przewodniczącego Rady Miejskiej, opracowała taki bardzo ambitny plan inwestycyjny, który w 2018 część tego planu została wdrożona w życie. Między innymi powstało parę programów, w tym program rozwoju bazy sportowej, program rozwoju oświaty, przedszkola, no bo to oczywiście jak się rozwija gmina, przybywają nowi mieszkańcy, to trzeba budować żłobki, przedszkola i cmentarze niestety. W związku z powyższym budżet na rok 2018 był do 2018 roku wydatki na inwestycje były na poziomie 30-35 milionów, a już w 2018 sięgnęły 50 milionów, stąd nastąpiło to pewne rozwarstwienie. Oczywiście obcięcie teraz tego budżetu o te 16 milionów spowodowało, że wydatki na inwestycje się zmniejszyły, to rozwarcie w stosunku do dochodów, tylko mówię, ja zawsze uważałem, że żebyśmy tutaj na to popatrzyli bardzo racjonalnie, bo warto wziąć nieraz pożyczkę, jeżeli za tą pożyczką idzie dotacja. Czy nie wiem, czy nasi słuchacze, nasi czytelnicy znają ten dokument, bardzo popularny od kilku dni, od 27 grudnia. Oczywiście, jeśli będzie taka możliwość, zapytamy również nowe władze gminy o szczegóły tego wykresu. Dla mnie bardzo ciekawy dokument. A tak prywatnie, zna pan długo nowego burmistrza, pana Łukasza Zbroszczyka? Znam go od 6 lat. Wcześniej był sołtysem, a 4 lata temu startował z mojego komitetu do Rady Miejskiej. Jakie zalety potrafiłby pan wskazać naszego nowego burmistrza? No przede wszystkim jest młody. Praca w samorządzie, praca dla wójta, burmistrza, to jest praca dla pasjonata. Na to trzeba mieć dużo zdrowia, zapału, sił. Młodość jest tutaj takim atutem, który na pewno pozwala. Ja pamiętam siebie sprzed lat 20. 40 lat to jest takie samopoczucie człowieka, że można góry przenosić i życzę jemu, żeby też tej siły zapału znalazł. A przede wszystkim musi być entuzjastą i musi mieć wizję i mam nadzieję, że taką ma. A czy jest coś, przed czym chciałby go pan ostrzec, czy może coś doradzić, czy coś podpowiedzieć? Trudno, z perspektywy 20 lat trudno ma się jednak doświadczenie. Trudno doradzać, dlatego że to jest tak jak z dziećmi i z rodzicami. Dzieci nigdy nie chcą bazować na błędach swoich rodziców, tylko chcą tą drogę przejść samodzielnie. I podejrzewam, że tak samo jest z tą funkcją. Ja tylko, jak miałbym go przestrzec, to na pewno musi rozejrzeć się, czy wokół niego nie ma wielu fałszywych przyjaciół, bo funkcja burmistrza ma to do siebie, że jak człowiek ją sprawuje, to jest wielu ludzi, którzy są przyjaciółmi, jak ją się przestaje pełnić, to zapominają numer telefonu. A jakie są pana plany na najbliższą przyszłość? Mandat radnego czy coś jeszcze? Nie. Ja uważam, że przez te 20 lat mam pewne zaległości dotyczące rodziny. Chciałbym się jej poświęcić im więcej czasu, trochę zadbać o swoje zdrowie, o które nie zawsze dbałem tak jak należy. Każdy ma swoje pasje.
Lubię jeździć na rowerze, chciałbym trochę... Zaczynałem w 1994 roku jako radny i chciałbym jako radny skończyć. Nie mam ambicji politycznych, nie należę do żadnej partii politycznej, więc dalsza kariera polityczna, przynajmniej w takim, a nie innym systemie politycznym w kraju dla bezpartyjnych jest bardzo trudna. A ja muszę jednak jeszcze o coś zapytać, czy przejście z pozycji burmistrza na stanowisko radnego to nie jest zbyt łatwe. Nie jest to komfortowa sytuacja. No nie jest właśnie, jak pan nie jest to komfortowa nas? Sytuacja, ale otrzymałem trzeci wynik w gminie, jeśli chodzi o ilość otrzymanych głosów w okręgu wyborczym numer 4. I to zobowiązuje, powiem szczerze, że zarówno w Skałce, w Samotworze, w Szeptowie, ale i również tutaj w Smolcu spotykam codziennie wielu ludzi. Tutaj przecież chodzę na zakupy, kupuję chleb, gazetę w kiosku. I ci ludzie doznają wielu takich gestów sympatii. Podtrzymują mnie swoim zachowaniem na duchu. Myślę, że ja już tutaj przecież zostanę, nie będę stąd się wyprowadzał. Jak mogę coś jeszcze dla lokalnej społeczności zrobić, to moja osoba jest do dyspozycji. Ale rozumiem, że rodzina się ucieszy, że będą teraz mieli pana więcej dla siebie. Rodzina się już ucieszyła. Dla mieszkańców Nowego Smolca, których też reprezentuję, jest pan jedynym burmistrzem, którego znamy. Tak w zasadzie za pana kadencji kolejnych powstawały smoleckie stowarzyszenia, jak Towarzystwo Przyjaciół Smolca, to pod pana patronatem pobiegła pierwsza i kolejne smoleckie zadyszki. Wspólnie świętowaliśmy 700-lecie Smolca. Wiele innych uroczystości, których trudno w tej chwili wspamiętać. No, chciałabym za to wszystko panu podziękować, za te 20 lat wspólnej pracy, no może nie mojej, bo ja tutaj 20 lat nie mieszkam, ale wspólnej pracy smolczan i pana dla dobra tego wszystkiego, dla dobra nas wszystkich. Także proszę przyjąć nasze podziękowania. Dziękujemy przede wszystkim za tą obecność pana tutaj pośród nas, na wszystkich zebraniach wiejskich, na naszych uroczystościach, również na różnych uroczystościach parafialnych. Myślę, że to jest kwestia, która przejdzie do historii i tego nie da się wymazać z historii Smolca i z historii gminy. A że spotykamy się w ostatni dzień roku, to może jest coś szczególnego, co chciałby pan życzyć i smolczanom, i mieszkańcom całej gminy. Dziękuję bardzo za te miłe słowa, które przed chwilą usłyszałem. Zawsze byłem zwolennikiem wspierania organizacji pozarządowych, dlatego że instytucja urzędu, gminy, instytucja burmistrza nie jest w stanie podołać wszystkim zadaniom i oczekiwaniom mieszkańców. I jeżeli się pojawiają takie inicjatywy powstania organizacji pozarządowych, jak tutaj w Smolcu, to tylko każdy powinien z włodarzy tej gminy, obojętnie kto nim będzie, się powinien cieszyć i powinien ich wspierać. Ja w Smolec jestem bardzo emocjonalnie zaangażowany. Może tych efektów tej mojej pracy tak do końca nie było widać, bo skala zaniedbań, czy zaniechań może inaczej, sprzed wielu, wielu lat była tak duża, że jak teraz sobie analizowałem te budżety, zaczynałem pracę, budżet był 17 milionów złotych, dzisiaj, jak przed chwilą mówiliśmy, jest ponad 160, więc tych pieniędzy na ten Smolec nie było dużo. Później te nakłady wzrastały i dzisiaj Smolec możemy się cieszyć, że wygląda tak, jak wygląda, i ponieważ jesteśmy w przededniu nowego roku, to życzę wszystkim mieszkańcom Smolca i okolic wszystkiego najlepszego, aby się ta miejscowość rozwijała. Ja będę kibicował, wspierał, pomagał i cieszył się, jeżeli wiele rzeczy, których mnie się nie udało zrealizować, tu w Smolcu powstanie. Myślę, że będziemy już za parę lat, jestem członkiem tej wspólnoty parafialnej, więc możemy mówić my. Myślę, że za parę lat będziemy odgrywać taką rolę, jak jeszcze do niedawna we Wrocławiu, Muchowów czy Oporów. Po prostu miasto idzie w naszym kierunku i chciałbym, żeby się tu wszyscy, którzy
zdecydowali tu zamieszkać, zainwestowali swoje pieniądze, żeby się tutaj w tym Smolcu dobrze czuli. A na najbliższe miesiące do siebie. My również życzymy i Panu, nowemu Panu Burmistrzowi, całej Radzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, naszym słuchaczom i czytelnikom, szczęśliwego Nowego Roku. Niech Smolec, tak jak cała gmina, rośnie w siłę, a jego mieszkańcy niech cieszą się dobrobytem i żyją w zgodzie, w wspólnym budowaniu naszej przyszłości. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Panu za to, że zechciał przyjąć nasze zaproszenie i dziękujemy wszystkim za uwagę. Dziękuję bardzo.